podłączenie wodne pod zraszacze i nawodnienie kropelkowe Rabat. Zasilanie jest 32 wężem. Zakopany wąż od 50 do 70 cm na takiej głębokości. No i tak to wygląda. Mamy włączkę. Tu idzie zasilanie do pierwszego punktu nawodnienia kropelkowego. Praktycznie na wprost, na środek bramy jest ten długi rów wykopany. Dwa węże idą dlatego, że jeden jest osobne zasilanie jest na zraszacze i osobne zasilanie jest na nawodnienie kropelkowe. I tutaj schodzimy do słupka prawie pod krawężnikiem. I tu jest zasilanie na zraszacze i tu jest punkt zasilania drugi na kropelkowe. Jeszcze może z tej strony zrobimy. No, tu idzie takie kolano i tu prosto do studni zasilającej. Rury zakopano gdzieś 30 cm do zraszacza. Tu jest praktycznie na wprost tej linii idzie woda do kranu i tu idzie do jednego zraszacza i tam do drugiego, właściwie trzeciego. Pierwsza próba już była. Na 30 cm zakopany wąż. Z akumulatora na elektrozawór 12 V na próbę. Wąż do kranu. I tu do wążu.